Naukowy obraz świata u zarania trzeciego tysiąclecia, wykład 10. Ja wrócę do tego, o czym przestałem mówić 2,5 minuty przed końcem poprzedniego wykładu. Tak? A mówiłem o tym, że świat, w którym przyszło nam żyć, jest zbudowany i to od chwili po wielkim wybuchu jest zbudowany. No, skąd, na jakiej podstawie tak sądzimy? No, patrzymy przez wielkie teleskopy i widzimy galaktyki odległe od nas o ponad 12 miliardów lat świetlnych, a zatem widzimy je takimi, jakimi one były ponad 12 miliardów lat temu. I ich widma świadczą o tym, że one są zbudowane z tego samego, z czego zbudowana jest ta tablica, ta moja dłoń, czy powietrze, którym oddycham. Tak, mianowicie są zbudowane z elektronów, są zbudowane z protonów, z tak, elektrony i protony. Protony są 1800 kilkadziesiąt razy masywniejsze niż elektrony, ale mają te same ładunki elektryczne, tyle że o przeciwnym znaku. No, do tego dochodzą neutrony, tak? Cząsteczki, które są odrobinę tylko bardziej masywne niż protony, a nie mają ładunku elektrycznego. No i dochodzą neutrina, które pod pewnymi względami mają własności przypominające elektrony. Ja nie będę tłumaczył tych względów, ja nie chcę tutaj wprowadzać, tak, nie chcę opowiadać o spinie, o momencie magnetycznym, o innych liczbach kwantowych, które my przypisujemy cząsteczkom, żeby nie komplikować nadmiernie tego wykładu. To mają być wykłady bardzo elementarne. W każdym razie neutrino nie ma ładunku elektrycznego. Jeśli ma masę, tutaj dałem znak zapytania, bo to jest ciągle niepewne, no to jakieś 1500 razy mniejszą od masy elektronu. Neutrina to są cząsteczki niebywale przenikalne. Tak? Na milion neutryn, które spadną na Ziemię, to wszystkie z wyjątkiem mniej więcej jednego przelecą na drugą stronę. One nie zostawią żadnych śladów po swojej obecności, dlatego niesłychanie trudno jest stwierdzić ich obecność. No ale mamy te czwarte, te jeszcze cząsteczki, tak, zwane neutronami. I neutron, bo elektron, proton, neutrino i światło, tak, no, tutaj mamy ten składnik świata, tak, którym jest światło, no, w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc również promienie gamma, promienie X, ultrafiolet, światło widzialne, podczerwień i mikrofale i fale radiowe. Tak, to dzielimy, tak, te obiekty, które nie mają masy, nie mają ładunku elektrycznego, zachowują się czasem tak, jakby były falami, a czasem tak, jakby były strumieniami cząstek. No, ale wiecie już Państwo, że te obiekty też zachowują się tak, czasem jakby były falami, a czasem tak, jakby były strumieniami cząstek. Tak? Strumienie elektronów czy strumienie protonów, a nawet całych atomów dają nam obrazy interferencyjne, które, no, w naszych oczach świadczą o ich falowej naturze. No, w każdym razie neutron, tak, jeżeli go zostawić samego sobie w pustej przestrzeni, bo jak otoczymy, tak, mamy w jakimś kawałku świata, robimy sobie takie ścianki, żeby nic przez nie nie przelatywało, nie przeszkadzało, to tutaj umieszczony elektron albo proton będą istnieć przez całą wieczność. Tak? I podobnie światło biegnie te 12,5 miliarda lat temu od tych największych galaktyk i najprawdopodobniej przy
dochodzi do naszych teleskopów dokładnie takie, jakie było, kiedy opuściło gwiazdę, która je wysłała. Tak, w każdym razie te obiekty są całkowicie trwałe, natomiast neutron, jak go zostawić samemu sobie, nie dotykać, chronić przed wpływami zewnętrznymi, to średnio po 15 minutach rozpadnie się, powstanie z niego proton, powstanie z niego elektron i jeszcze właśnie część masy i część energii i pędu jakby zniknęła. Tak, tej energii i pędu danego znanym Państwu wzorem, tak, o, jeszcze raz może, bo to niesłychanie podstawowy wzór. Tak, to nie jest zachowane, natomiast suma energii i suma pędów w świecie są zachowane. Tak? I neutron, kiedy rozpada się na proton i elektron, proton jest dodatni, elektron ujemny i mierzymy, jaką energię i pęd one ze sobą unoszą, to czegoś brakuje w tym rachunku i stąd domyślamy się, że istnieją jeszcze neutryna elektronowe i to one tą brakującą energię i pęd ze sobą zabierają. Tu jeszcze jedna uwaga. Te cząsteczki naelektryzowane, chociaż one są tak maciupeńkie i mają tak małe ładunki elektryczne, to jesteśmy w stanie wykryć, tak? Ich obecność czy ich ruch. Mianowicie, kiedy elektron albo proton poruszają się przez emulsję fotograficzną, to rozrywają. To emulsja fotograficzna to jest coś, co jeszcze do niedawna było bardzo powszechne. Tak? To wszędzie można było kupić filmy, tak? Do aparatów. Dzisiaj to prawie zupełnie wyszło z użycia, ale jeszcze da się w sklepie jakimś fotograficznym taki film kupić, tak? I kiedy elektron albo kiedy proton przechodzą przez emulsję fotograficzną rozpędzone, to rozrywają wiązania bromowo-srebrowe i po wywołaniu takiej błony widać, tak? Widać o czasem taki ślad. Narysowałem ten ślad zakrzywiony, bo takie emulsje fotograficzne umieszcza się zwykle w polach elektrycznym i magnetycznym właśnie po to, żeby tory tych cząsteczek zakrzywić i żeby skrzywie z tych torów móc odczytać. Już nie będę tego bliżej tłumaczył, tak, w jaki sposób móc odczytać, jakie to coś niosło pęd i jaką energię. No i dowiedzieć się, jaka to cząsteczka, tak, przebiegła w tej przestrzeni. Dużo lepsze rezultaty uzyskuje się, wykorzystując przegrzaną ciecz. Tak, i wtedy, kiedy taka naelektryzowana cząsteczka przebiegnie tutaj, to wzdłuż toru jej powstają mikroskopijne pęcherzyki gazu. Albo mamy przesyconą parę i wtedy odwrotnie wzdłuż toru cząsteczki powstają przesycone, powstają mikroskopijne kropelki cieczy. Albo rozpinamy siatkę z drutów, tak, pod napięciem i kiedy cząsteczka jakaś się znajdzie na chwilę między takimi drutami, to tutaj przeskakuje iskra elektryczna. Mamy cały szereg, tak, sposobów, żeby spostrzec, tak, że gdzieś przebieg elektron albo gdzieś przebieg proton. I kiedy używa się takich urządzeń, tak, a używano ich już przed II wojną światową, to wtedy stwierdza się, że na tym
co tutaj zostało wypisane, pod pewnymi względami sprawy się nie kończą, że istnieją, to do nas cały czas dolatują. Tutaj przez ten pokój co chwila przelatuje coś, co nazywamy mionem. Tak, mion to jest cząsteczka o znowu własnościach z punktu widzenia fizyki bliskich elektronowi, ale ma masę ponad 200 razy większą niż elektron. I mion ma, jak mamy Ziemię i tam w górze docierają różne promienie z kosmosu, tak, o dużych energiach, to niektóre z nich, zderzając się z atomami naszej atmosfery, wytwarzają miony, które następnie z wielkimi prędkościami mkną w stronę Ziemi. Mion średnio, to znaczy, jeżeli powstanie milion mionów, to po czasie mniej więcej 2 milionowe sekundy połowy z tych mionów już nie ma. Tak? One tak niesłychanie krótko żyją. To się nazywa czas połowicznego rozpadu. Tak? Po jakim czasie zostanie połowa? No a po 4 razy 10 do 16 zostanie 1/4, a po 6 razy 10 do minus 6 zostanie 1/8, a potem 1/16 i tak dalej. Tak? I to zaobserwowano jeszcze w latach 1930 i to był taki właściwie pierwszy namacalny dowód, tak, na słuszność równań szczególnej teorii względności, na to, że czas tego, co się bardzo szybko porusza, wydłuża się. Tak? Bo jak mamy atmosferę ziemską i gdzieś 100 km nad naszymi głowami miony powstają, tak? No to światło się porusza 300 milionów metrów na sekundę. Czyli po przebyciu paruset metrów, tak, połowy mionów już powinno nie być. A po przebyciu kilometra to już 3/4 nie powinno być. A zanim dotrą do Ziemi, tak, te 100 km przelecą, nawet jeśli poruszają się z prędkościami bardzo bliskimi prędkości światła, no to właściwie nie miałyby prawa dotrzeć do powierzchni Ziemi, gdyby to tradycyjna fizyka, ta klasyczna, miała rację, że czas płynie wszędzie jednakowo. Tak, tymczasem wiele mionów dociera do nas, bo one, tak, lecąc z prędkościami powiedzmy 0,95 prędkości światła, tak, będą żyć przez czas, o, tutaj trzeba będzie podzielić, 1 minus V kwadrat przez C kwadrat, no i kiedy prędkości są podobne do prędkości światła, to ten czynnik staje się bardzo mały i czas się bardzo wydłuża nam. Życia mionu, tak, no więc To taka uwaga na marginesie. Na tym się rzecz nie kończy. Jeszcze istnieją taony. Taony to są cząsteczki bardzo masywne, masywniejsze niż neutrony nawet, tak? Bo one, tak, są mniej więcej 2 razy mają większe masy niż protony albo neutrony, ale one z kolei żyją średnio przez czas 3 razy 10 do minus 13 sekundy, a więc niesłychanie krótki. Ponieważ te cząsteczki są podobne do siebie pod wieloma względami, no to nazywamy je leptonami. No,
Taony to zostały odkryte już po II wojnie światowej, a właściwie to zupełnie niedawno, bo jeśli mamy elektrony albo protony i umieścimy tak, taki proton między dwiema okładkami, między dwiema blachami, tak, tu sobie jest proton i nagle tutaj pod, tak, przyłożymy napięcie, no to proton zostanie, zacznie się poruszać w tą stronę, będzie przyciągany przez tą płytę, a odpychany przez tą płytę. Jeżeli teraz umieścimy to w polu magnetycznym, tu mamy elektromagnesy po bokach, tak, to on się będzie poruszał po torze zakrzywionym, który nam umożliwi no, dowiedzenia się, jak on szybko się porusza i czy to na pewno jest proton właśnie. I po drugiej, bo jeszcze przed drugą wojną, ale głównie po II wojnie światowej zaczęto budować coraz większe i większe urządzenia, w których elektrony albo protony, albo całe atomy, tylko że zjonizowane wcześniej, tak? Takie atomy, które mają jeden albo dwa elektrony za dużo albo za mało i w związku z tym są naelektryzowane, zaczęto je przyspieszać w polach elektrycznych i jednocześnie, no, na razie przyspieszać w polach elektrycznych. Tak, na przykład budowano tunel, tak, był taki tunel już w okresie, kiedy ja studiowałem w latach 1970, długi na 3 km gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Tak, i tutaj przyspieszano protony czy inne, tak, inne naelektryzowane drobinki, a tutaj była jakaś przeszkoda, w którą one uderzały, tak, no a dalej może tutaj rozstawione detektory, tak, coś, co potrafiło taki ślad, tak, po protonie wykryć, no po protonie, po tym, co powstawało, kiedy proton z wielką prędkością, bardzo blisko prędkości światła, uderzał w przeszkodę. Zaczęto też budować takie kręgi, tak, wielkie, to Państwo wiecie, że jest taki zderzacz hadronów gdzieś pod Genewą, prawda, i to ma wiele kilometrów, taki tunel gdzieś pod ziemią wkopany, żeby tam już nic nie przeszkadzało nam, żeby odciąć się od promieniowania z kosmosu, tak, i w takim tunelu za pomocą pól elektrycznych przyspiesza się na elektryzowane drobinki do wielkich prędkości. One coraz szybciej lecą, pole magnetyczne utrzymuje je w takim ruchu, tak? I wreszcie taki strumień uderza w przeszkodę. Ewentualnie dwa strumienie takich cząstek, jedne rozpędzone w jedną stronę, drugie w drugie, są kierowane na siebie. I kiedy dochodzi do tych zderzeń i pędy tych cząstek są olbrzymie, czyli energie są olbrzymie, to po przekroczeniu pewnej granicy ta część energii zaczyna zamieniać się w masę. Tak? I w wyniku, i w miejscu, gdzie następują te zderzenia, mamy o. Coś tam wylatuje, tak, w jedną stronę, w drugą stronę, w tym polu magnetycznym zakrzywione, co za chwilę na przykład stanie się czymś innym na zdjęciu. I w ten sposób, tak, zaczęto odkrywać rozmaite cząstki elementarne, które z kolei miały własności pokrewne z własnościami protonów i neutronów. My te cząstki nazywamy hadronami. A hadrony z kolei dzielą się na baryony,
i na mezony. Oto są cząstki, które jeszcze bardziej niż mion i jeszcze bardziej niż taon są krótkotrwałe. Tak, typowy czas życia hadronu to jest rzędu 10 do minus 8, gdzie to napisać? Może tutaj, o. Do 10 do minus 24 sekundy, tak? Czyli to jest jedna milionowa, milionowej, milionowej, milionowej części sekundy. My tych najkrócej żyjących to nie jesteśmy w stanie zanotować śladów, jakie one czynią, bo one nawet przy prędkościach przyświetlnych za krótko istnieją, ale jak się potem dalej rozpadają na kolejne cząstki, to z tych rozpadów, tak, z tych produktów rozpadu i stosując zasadę nieoznaczoności Heisenberga, tylko że nieoznaczoności związane z nieoznaczonością czasu i energii jednocześnie. Nie będę tego bliżej wyjaśniał. Czasem mówię coś, czego nie wyjaśniam, żeby Państwu podpowiedzieć, że można coś zajrzeć do książki, czy choćby do Wikipedii pod odpowiednie hasło i czegoś się więcej dowiedzieć, jeśli ktoś jest zainteresowany, tak? A jak nie jest, no to znowu staram się ten wykład ograniczyć do niezbędnego minimum. Tak więc i teraz jak odkryto cały szereg zarówno barionów, jak i mezonów, co ciekawe, odkryto to jeszcze znowu przed II wojną światową, stwierdzono, że istnieją nie tylko elektrony, ale że jeżeli odpowiednio energetycznym, na przykład promień gamma uderzy w płytkę metalową, to na powierzchni tej płytki może powstać elektron, którego nie było, tak? Bo się pęd promieniowania zamienił w energię, czy tym samym w masę. Ale kiedy powstaje elektron, to powstaje też antyelektron, czyli pozyton, cząsteczka o identycznej masie, ale dodatnim ładunku elektrycznym. I podobnie podczas tych zderzeń, oprócz protonów, powstają też antyprotony, tak, cząsteczki o masie protonu, ale ujemnym ładunku elektrycznym. I teraz rzecz ciekawa, bo wszystkie przeprowadzone dotąd eksperymenty świadczą o tym, że antyelektrony i antyprotony są równie trwałe jak elektrony i protony. I w związku z tym powstaje pytanie o to, a dlaczego nasz świat jest zbudowany akurat z ujemnych elektronów i dodatnich protonów, skoro mogły powstać te o przeciwnych znakach. No, świat nie może być zrobiony z jednych i drugich, no bo jeżeli dwa elektron z antyelektronem, czy elektron z pozytonem, jeśli Państwo wolicie tak mówić, zetknął się, a jeżeli mamy taki dodatni elektron, to on prawie natychmiast natrafi na inny elektron ujemny. To oba znikną i powstanie odrobina światła. Kiedy antyproton zetknie się z protonem, a protony są wszechobecne w świecie, to znowu oba znikną i powstaną inne cząsteczki, tu już nie będę mówił jakie. No w każdym razie bardzo szybko to się skończy na tym, że wszystko wróci do tego zasobu bytów, od których zaczęliśmy. Dlaczego tak jest, że w takim świecie żyjemy? No, kiedyś zdarzyło mi się czytać pracę, w której autor twierdził, że być może w wyniku wielkiego wybuchu powstały jednocześnie dwa światy.
tak? Jeden poleciał w tą stronę, drugi poleciał w tą. I ten był zbudowany z dodatnich elektronów i ujemnych protonów, a ten świat był zbudowany. To jest ten nasz świat, tak? No, powstały dwa światy, no, ale nigdy nie dowiemy się o tym, czy nie zobaczymy tego drugiego świata, bo on uciekł no, w czasie, w drugą stronę, czy jakby to określić, tak? Nie wiadomo. No ale oprócz antyprotonów, tak, czy antyneutronów też istnieją, bo one nie mają wprawdzie ładunku elektrycznego, ale mają inne liczby kwantowe im przypisujemy. Tak, to jak już odkryto wiele baryonów i wiele mezonów, i zaczęto układać to wszystko w tabele, w których na osiach tak X i Y, tej poziomej i tej pionowej, umieszczano rozmaite liczby kwantowe, to stwierdzono zachodzenie pewnych ciekawych symetrii. Tak? Te poznawane cząsteczki, jakkolwiek nie trwałe, ale układały się w pewne takie symetryczne figury. I to doprowadziło w latach 1960 do sformułowania teorii kwarków. Teorii, która mówi, że protony, neutrony i inne baryony są połączeniem trzech różnych kwarków, a mezony powstają z połączenia dwóch różnych kwarków. Kwarki to są cząsteczki o ładunkach elektrycznych równych 1/3 albo 2/3. No i kiedy taka teoria powstała, no to zaczęto szukać w przyrodzie kwarków takich, które by się nie związały z innymi cząsteczkami, robić różne eksperymenty. Ja sam, kiedy studiowałem fizykę na Chorzej w Warszawie, w latach 1970 pamiętam takie sensacyjne doniesienie, że właśnie odkryto ładunki elektryczne 1/3 i 2/3 ładunku elementarnego, tak? I pobiegliśmy na seminarium, słuchaliśmy jak do tego doszło. Okazało się po jakimś czasie, że to wszystko był wynik błędów eksperymentalnych, tak? Czegoś nie uwzględniono, interpretując, a to było bardzo proste doświadczenie, bo ono to były dwie płyty kondensatora, tak? Oj, a tutaj były takie drobinki naelektryzowane, cały czas elektryzowane jakimś promieniowaniem, i one wykonywały drgania harmoniczne i te drgania takich cząsteczek widzialnych pod taką lupą mocną, tak, to miały świadczyć o tym, że tam są takie ładunki, tak, 1/3 ładunku elementarnego. No te i inne eksperymenty robiono, wszystkie przyniosły negatywne wyniki i w związku z tym zaczęto twierdzić, że kiedy zderzamy cząsteczki elementarne ze sobą, tak? Żeby rozerwać te wiązania kwarków ze sobą, trzeba olbrzymich pędów, a kiedy pęd jest odpowiednio olbrzymi, to w wyniku zderzenia powstają, tak? Wprawdzie te pierwotne wiązania kwarków się rozrywają, ale powstają dodatkowe kwarki i w rezultacie mamy zawsze całe cząsteczki, tak? Tak, i zawsze mamy ładunki elementarne. I ja nie będę Państwu więcej, tak, o kwarkach opowiadał, bo po pierwsze brak mi należytej wiedzy na te tematy, ale też no, jak to, co powiedziałem, tak. Według tego, co powiedziałem, to kwarków swobodnych nie ma w przyrodzie, więc być może, tak, być może, bo to jest hipoteza, no, w nauce takie rzeczy są hipotetyczne, tak, więc
takie twierdzenia, więc może jednak kwarków nie ma, tak? Ale nawet jeśli są, no to w dalszej części tej opowieści nie muszą nas interesować, tak? No bo nie mamy z nimi nigdy z osobna do czynienia. Tak, to, z czego świat jest zbudowany, to jeszcze raz powtórzę, to są elektrony, protony, neutrony, neutrina i światło. W najszerszym tego słowa znaczeniu. No i to tyle by było uwag na temat cząstek elementarnych, tak, z których świat nasz jest zbudowany. Być może mezony cały czas są we wnętrzach jąder atomowych, tak? To jedna z takich podstawowych teorii o tym mówi, ale znowu, tak, jeśli są, no to są tam zamknięte, schowane i nie ujawniają swojej obecności w takim grubym sensie, tak? No i po tym, tak? Po tej przydługiej opowieści o cząstkach elementarnych, no, które okazują się nieelementarne, to jest taka ironia losu, tak? Kiedy Dalton wprowadził do chemii atomy, czy zrozumiał na podstawie obserwowalnej eksperymentalnie stałości stosunków wagowych, tak, w jakie pierwiastki wchodzą w reakcje chemiczne, i stwierdził, że świadczy to o tym, że pierwiastki chemiczne składają się, czy zbudowane są, jak to powiedzieć, z mikroskopijnych cząsteczek, które dla danego pierwiastka są identyczne, mają te same masy, to nazwał to atomem, no bo kiedyś greccy filozofowie takie spekulacje prowadzili, taki Demokryt albo taki Epikur, że świat jest zbudowany z takich niezmiennych, tak, wiecznych drobinek, i to nazwali atome, bo to się nie da przekroić jeszcze na pół, tak, jest niepodzielne. No i wykorzystał Dalton to słowo atom, no ale kiedy już go wykorzystał, no to się okazało, że atomy są podzielne szybko, tak? Że, znaczy szybko, no, po kilkudziesięciu latach odkryto, że atomy mają swoje części i można je na te części podzielić. W związku z tym, jak odkryto elektron, proton, to już nie było słowa atom do wykorzystania, bo już było zawłaszczone na te byty podzielne. No to jak podzielny, niepodzielny, to nie ma sensu. No ale oczywiście my starożytnej Greki nie używamy, więc nam nie przeszkadza to, żeby nazwać atomem coś, co jest podzielne wbrew etymologii tego słowa. No więc z kolei nazwano elektrony, protony, neutrony cząstkami elementarnymi, no po to, żeby po jakimś czasie stwierdzić, że one jednak nie są elementarne, bo kwarki są bardziej elementarne. Leptony nie są z kwarków zbudowane, tak? Leptony są jak gdyby same przez się. No dobra. Zostawmy to może na boku. I wrócę do tego, o czym było w ciągu ostatnich dwóch minut poprzedniego rozdziału, tylko że aparat mi się nieubłaganie po godzinie wyłączył. I zostało tylko sam początek. Mamy więc świat po wielkim wybuchu, tak? Świat, w którym mamy, no, jakieś cząsteczki elementarne, tak, i światło, i coś tam jeszcze, czy to narysujemy jako fale, tak, które sobie biegną, czy jako drobinki, no to sami nie wiemy, jak to lepiej rysować. I skończyłem moją opowieść na tym,
że ta chmura pierwotna, jaka powstała, to była zbudowana, znaczy, to była taka zupa, tak, w której sobie pływały elektrony, protony, neutrony. Neutrony przestawały istnieć jeden po drugim, no bo były nietrwałe. No ale bardzo szybko po wielkim wybuchu tak złapały się z protonami, no i powstały tak takie same protony, unosiły się obok, były protony z neutronem przylepionym do tego protonu. Czasem się lepiły do protonu dwa inne neutrony, ale wtedy było o jeden za dużo. Dlaczego o jeden za dużo? No jakoś ten jeden nie był stabilny i zamieniał się, tak? Wyrzucał z siebie elektron i neutrino, a sam stawał się protonem i powstawał, tak to się, taki pierwiastek się nazywa Hel-3. On jest stabilny, jak tutaj, nie, jak zapisujemy symbole pierwiastków, no to chemicznych, tak w chemii to wystarcza tyle, tak, a fizyk jeszcze dopisuje sobie tutaj liczbę atomową pierwiastka, czyli zapisuje, ile w danym jądrze atomu jest protonów i ile jest protonów i neutronów razem. Taki Hel-3 jest całkowicie trwały, tak? On znowu, kiedy powstanie i nic mu nie przeszkodzi, nie zaszkodzi, to będzie istniał całą wieczność, ale w przyrodzie go prawie nie ma. Jest, ale w niesłychanie małych ilościach, niebywale małych ilościach, tak? Prawie cały Hel to jest Hel. To się nazywa deuter, taki, tak, to jest sam proton z neutronem, to ciągle jest wodór, tak, to jest ciągle wodór, tylko że to jest wodór 1 i 1, a to jest wodór 1 i 2. To są różne izotopy wodoru, tak, tego trzeciego trytu to w naszym świecie nie ma, prawie, bo się zamienia w Hel, tak, 3, a tu mamy Hel 2 i 4, tak, i to jest taka niesłychanie trwała konstrukcja w przyrodzie. To ma specjalną nazwę, to się nazywa cząstka alfa, tak, bo jak mamy pierwiastki promieniotwórcze, to z pierwiastków promieniotwórczych spontanicznie nigdy nie wylatują protony albo takie pary protonowo-neutronowe, tylko zawsze cząsteczki alfa. A jak nie cząstki alfa, to elektrony, ewentualnie promienie gamma, tak? Czyli to światło o niesłychanie wysokich energiach. Więc to jest taki twór w przyrodzie niesłychanie udany, no, pod względem swojej trwałości. No i wreszcie mogło powstać po wielkim wybuchu odrobina, tak, trzeci w tabeli Mendelejewa z kolei to jest lit. No i prawdopodobnie taki lit, który miał atomy, tak, o, miał co, cztery. Najpierw może protony, no bo one, ilość protonu decydują o tym, tak, jaki to jest pierwiastek chemiczny. No i tu mamy jeszcze dwa do tego dołożone neutrony. Lit, jeśli powstał po wielkim wybuchu, to było go niesłychanie niewiele. Więc weźmy to wszystko w nawias, tak, jakieś śladowe ilości. Może śladowe ilości jeszcze innych izotopów powstały, ale
słowo izotop, tak? To są odmiany tego samego pierwiastka chemicznego, coś, co dla chemika jest czymś tym samym, tak? Ma identyczne własności chemiczne, bo o własnościach chemicznych decydują elektrony, które krążą wokół jąder. A tyle jest elektronów, ile jest protonów w jądrze. Tak, i dlatego zwykły wodór i deuter i tryt, ten nietrwały, mają identyczne własności chemiczne, ale są różnymi izotopami wodoru. I podobnie tak mamy różne izotopy helu i różne izotopy litu i każdego innego pierwiastka, jaki istnieje w przyrodzie. Tak? Jest troszkę różne ilości neutronów. Do tego jeszcze wrócę. No w każdym razie, no może zetrę ten lit, żeby nam nie przeszkadzał jego. Jeśli nawet jest, to w ilościach zupełnie śladowych, trudnych do wykrycia, no, nie przejmujmy się tym. Tak, no i skończyłem tę opowieść na tym, że teraz jak mamy te obłoki, tak, takie pojedyncze drobinki czy fale, no to między nimi działają siły grawitacyjne i siły grawitacyjne, siły. W teorii względności właściwie słowa siła to my nie używamy. My mówimy o polu grawitacyjnym lepiej. A jeszcze lepiej o własnościach metrycznych czasoprzestrzeni, określonych przez rozkład mas w tejże czasoprzestrzeni. W każdym razie grawitacja, może tak będę mówił, tak? Ale to nie szkodzi, jak ktoś mówi siły grawitacyjne i wie, o co chodzi, tak? To my przecież z powodzeniem wielkim ciągle używamy teorii Newtona, kiedy no w życiu, tak, przychodzi nam, nie wiem, zaprojektować most albo silnik spalinowy, no to tam wszystko to potrzebne obliczenia dokonuje się, wykorzystując równania fizyki klasycznej. W każdym razie grawitacja zaczęła sprawiać, tak, że w miejscu, gdzie było trochę więcej, choćby za sprawą czystego przypadku, tak, trochę więcej atomów wodoru i helu, bo mniej więcej 3/4 masy tego wczesnego wszechświata to była masa wodoru, tak, i prawie cały wodór był w tej podstawowej wersji. Tak, do tego 1/4 masy. To była masa helu, znowu tak, prawie bez tego izotopu. To proszę ja. To może zetrzyjmy też ten izotop, żeby nam nie przeszkadzał. On też występuje w ilościach śladowych. W każdym razie teraz następuje ta grawitacyjna kondensacja tego gazu, który wypełnia przestrzenie kosmiczne, sam siebie przyciąga, tak? Sam siebie przyciąga w miejsca, gdzie jest go trochę więcej niż w pozostałych miejscach. No i wreszcie, jak tak sam siebie przyciąga, no to wreszcie formuje się z niego coś, co można narysować jako kulę. Już tak, ten gaz jest, robi się gęsty i jeszcze gęstszy, bo im więcej go jest i im mniejszej przestrzeni, tym się mocniej przyciąga. Tak? Przypominam ten newtonowski wzór na siłę grawitacji. Tak? Im bliżej, tym siła większa. Tak? Jak czterokrotnie bliżej, to siła 16 razy większa. Więc te siły gwałtownie rosną, spadający do środka gaz grzeje się, no bo spadając coraz szybciej poruszają się atomy gazu. I wreszcie następuje proces niesłychanie osobliwy. Tak? Mianowicie
mamy na przykład takie dwa atomy, mamy takie dwa jądra, to nie są atomy w tych temperaturach i przy tych ciśnieniach, to wszystko jest znowu plazma, tak? Ja w 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu na tyle spadły temperatury we wszechświecie, że protony złapały swoje elektrony i elektrony zaczęły, jak to mówimy klasycznie, krążyć wokół jąder i powstały nie tylko jądra wodoru i helu, ale powstały atomy wodoru i helu. No wtedy, jak powstanie atom wodoru, no to wtedy dwa takie protony w pewnej odległości między sobą się znajdują, a tu jakaś chmura jest elektronowa, taka, o, jakaś taka wspólna dla nich, która trzyma je razem, tak? No i wtedy mamy cząsteczkę, którą z kolei chemicy zapisują jako H2. Teraz te cyferki nie z tej strony, tylko z tej, to wtedy to znaczy ile atomów, tak? Tworzy daną cząsteczkę chemiczną. Hel się nie łączył sam ze sobą w żadne cząsteczki, jest gazem szlachetnym i atom helu jest szczęśliwy, kiedy jest samotny we wszechświecie. No i teraz, tak, kiedy są te wielkie ciśnienia, kiedy mamy dwa atomy deuteru na przykład, akurat tak się złożyło, i one są już teraz zjonizowane, to już sobie lata samo każdy, tak? To już nie są cząsteczki, tylko samotne jądra atomowe, tak? To one no, zbliżą się do siebie i w tym momencie oczywiście pojawiają się silne odpychające, mocne odpychające siły elektryczne, tak? Silne siły, no. No chyba mogę powiedzieć, silne siły, to też wiadomo o co chodzi. Czyli zbliżą się do siebie i oddalą się. No i nic się nie stało. Ale kiedy temperatury już osiągają miliony stopni, tak, bo we wnętrzu gwiazd temperatury są liczone w milionach stopni, to prędkości ruchów potrafią być tak wielkie, że takie dwa jądra przypadkowo biegnąc wokół siebie zbliżą się do siebie tak, tak bardzo, wepchnięte na siebie, tak wielkie ciśnienie, więc to wszystko je ściska i wielkie prędkości. I zbliżą się tak bardzo, że znajdą się w odległości, w której działają tak zwane silne oddziaływania, tak to nazwali fizycy. Tak? Poza tymi siłami elektrycznymi, które są odpychające, powstają, tak zaczynają na bardzo małych odległościach działać silne oddziaływania, które stają się silniejsze niż te odpychające siły elektryczne. I dochodzi do połączenia takich dwóch jąder atomowych w jedno jądro, czyli jądro helu. I teraz jest do zrozumienia coś bardzo ważnego. Mianowicie są to siły przyciągające. A niepotrzebnie starłem już ten wzór, bo on jest mi teraz koniecznie potrzebny.
Tyle, że teraz to mi jest niepotrzebne, a z tego wyciągnę pierwiastek. Ten pierwiastek jest bardzo ważny, bo jak podnosimy coś do kwadratu, to ewentualne minusy znikają, no bo minus razy minus to jest plus matematycznie. Tak powiem zupełnie klasycznie, żeby było łatwiej. Jeżeli mamy dwa ciała, one się przyciągają siłą grawitacji, która jest wektorem, tak działa w określonym kierunku. I teraz, jeżeli te ciała przyciągają się siłą grawitacji, to mają energię potencjalną. Mam nadzieję, że pamiętacie Państwo z fizyki. To się objaśniało w najprostszym przypadku w ten sposób, że podnosząc ciało w górę, nadaje mu energię potencjalną, która teraz zamienia się w energię kinetyczną w miarę jak ciało spada. Siła grawitacji to jest, znowu przypominam ze szkoły, tak, iloczyn mas przez odległość do kwadratu, a energia potencjalna grawitacji jest dana wzorem minus G M1 M2 przez R tym razem. Bez kwadratu, tak? Siła jest wektorem, więc tu będzie jeszcze o, wektor dodać matematycznie. Energia potencjalna to jest wielkość skalarna, ma wartość, ale nie ma kierunku. Ona jest ujemna. Jeżeli na szalce wagi postawię torbę cukru, i waga pokaże, że ten cukier waży 1 kg, czyli ma masę 1 kg w naszym ziemskim świecie. I postawię drugą torbę cukru. No to stwierdzę, że tym razem na wadze mam 2 kg cukru. Z punktu widzenia fizyki te dwie torby przyciągają się siłą grawitacji. Ona jest niesłychanie mała. Nie poczujecie Państwo, zbliżając do siebie dwie torby cukru, że one się przyciągają. Ale ta siła, aczkolwiek mikroskopijna w naszym ludzkim świecie, jednak istnieje. A w związku z tym energia potencjalna grawitacji jest ujemna. A skoro ta energia zmaleje, bo teraz energia tego wszystkiego to będzie m1c kwadrat plus m2c kwadrat, ale odjąć gm1 m2 przez r. Energia całkowita zmniejszy się, a skoro energia jest równa masie pomnożonej przez prędkość światła, to masa takiego układu będzie mniejsza niż masa jego składników. Wierzcie mi Państwo, że tak jest, mimo że na najdokładniejszej wadze domowej tej różnicy nie zauważycie. To są gigantyczne wielkości, to są masy pomnożone przez prędkości światła do kwadratu, a to jest bardzo, bardzo mała wartość, tak?